Lekcja pierwsza. Ćwiczenie trzecie A. Proszę posłuchać dialogu i uzupełnić brakujące słowa. Cześć, Madziu. Cześć, co słychać? Dlaczego nie było cię dzisiaj w szkole? Jestem chory, to nic poważnego. Małe przeziębienie. Ale dostałem zwolnienie lekarskie na cały tydzień. Ty szczęściarzu. Mieliśmy dzisiaj kartkówkę z chemii. I jak? No jak? Jak zawsze masakra. Kompletnie nie rozumiem chemii i pewnie znowu dostanę jedynkę. Chyba zacznę chodzić na korepetycje. Dobry pomysł. A wydarzyło się coś ciekawego w szkole? Andrzej napisał mi, że dostał uwagę na geografii. Ale nie wiem dlaczego. Bo powiedział, że nie chce mu się o tym gadać. A tak, jak zwykle nie miał pracy domowej i tłumaczył się, że nie było go ostatnio w szkole. Nawet pokazywał usprawiedliwienie od rodziców, ale pani powiedziała, że miał cały tydzień na uzupełnienie lekcji. Postawiła mu jedynkę i napisała uwagę w zeszycie. I teraz muszą się pod nią podpisać jego rodzice. To już rozumiem, dlaczego był taki zły. A jak nastrój przed wywiadówką? Chyba ma być w środę. W porządku. Rodzice wiedzą o jedynce z matmy, więc nie będzie niespodzianek. U mnie trochę gorzej. Nie przyznałem się w domu, że miesiąc temu poszedłem z chłopakami na wagary. I rodzice nie zauważyli tego jeszcze w dzienniku elektronicznym? Póki co nie. Mam nadzieję, że po wywiadówce też się nie zorientują. Trzymam kciuki i zadzwonię do ciebie jutro, żeby poopowiadać nowe plotki. Dzięki. Trzymaj się. Do usłyszenia.